W poprzednim odcinku Jagoda odkrył ślady starej leśniczówki między Suszcem a Żorami. W związku z tym po takim rozpoznaniu dwa dni później znacznie więcej detektorystów przyjechało na tą samą miejscówkę, aby lepiej ją przeczesać. Dawaj z pieca. Znowu? No, tylko to jest drugi. No, sygnałował, dobry. Zdun nie zabrał wszystkiego. Niektórzy zbierają to, bo są roczniki, są różne napisy, kolekcjonują te spody. Łusek myśliwskich. No to bieda w swoim kanale zawsze mówi, jak gazuje i żyłuje te samochody, daj wie miodu. A tutaj można by powiedzieć, daj wiadru złomu. Smacznego. I jesteśmy znowu w leśniczówce. Nie ma dzisiaj pana Jagody, także prowadzący odcinka jest pan Arkadiusz, który nie boi się w UKZ, to tak to było, nie? Podobno. Podobnież. Podobno jesteśmy na terenie znowu leśniczówki, gdzie byliście tutaj bodajże... Przedwczoraj w deszczu. Chyba, no, nie? Deszcz był, fajnie było. Dwa dni temu. Dzisiaj... W ile osób jesteśmy? Będziemy 2, 4, 5, 6 osób. Dzisiaj tak chwilkę tutaj będziemy kopali. Gdzie za godzinkę pojedziemy w inne ciekawsze miejsce. Leśniczy dał nam namiar na miejsce rozbicia dwóch, najprawdopodobniej dwóch wozów pancernych. No i pojedziemy to zweryfikować. Ja już tam w sumie byłem i coś tam powychodziło, ale to zobaczymy za godzinkę, dwie, co tam po prostu jeszcze. A to już byłeś tam, wyjdzie. Tak? Tak, ja tam już byłem to zweryfikować, znalazłem to miejsce mniej więcej. Wychodzą żelazne rzeczy, więc pojedziemy to przyczepać. Ceramika? Tak. Jakaś filiżaneczka, kawka by była jak znalazł. Cup of tea. Albo do yerby. Mek, chodź coś ciekawego. Widzisz to? Wrosło. Wrosło w drzewo. Prawdopodobnie było wbite. Bo gdyby leżało, to by nie wrosło. Korzeń tak weszło. No. To też ceramika chyba. Tak. O, bo tu jest jeszcze. No i tu mamy ile? Z godzinkę już jesteście, nie? Tak. Mamy dopiero teraz przyjechałem. Aluminiowe menażki. Menażki. Przestrzelone. Ktoś sobie zabawę urządził. Strzelnicę. Może byśmy trochę to rozkopali. Znowu ceramika jest. Dużo ceramiki wychodzi. Może jakiś śmietniczek tu by się trafił. Byłoby fajnie znaleźć coś lepszego. Coś ciekawego? Dzisiaj mamy zadanie złożyć cały zegar. Bo już dwie zębatki są. Z zegara szukamy dalej. Czas na kukułkę. Co, raczej śmietnik. To bardzo dużo łusek z pepeszy. A się znalazła taką ładną koninkę. Ale to tam bliżej tego stawku. Co to jest? No, ozdoba taka z pasa końskiego prawdopodobnie. Na 90%. Może coś innego. A ja mam tak naprawdę same łuski z pepeszy, parę śmieci. Pepesza to ostatnio często. Tak. I fajną rzeczą, ona gdzieś tam będzie leżeć, znalazłem w górę menażki. Przestrzeloną. To jest. A to wiem, to pokazywał Arek już. Przestrzeloną. To było fajne. A tak to... Jest tu jakiś potencjał, no bo widać po ukrzyżowaniu terenu, że coś tu było bardzo starego. Tam jest piękny, bo taki stawek fajny. No stawy, bo tam też staw jest, ale tutaj, no tutaj odkryli, że tutaj jest niby ta leśniczówka i tam wgłębienie na studnię dalej, nie? Według mnie tam była studnia, leśniczówka była tu, gdzie jest to podniesienie. No i widać to, bo cegły są, ceramika jakaś też. Czuję, że to jest ten moment, kiedy warto włączyć kamerę. Myślę, że jest tylko żelazo. Nawet jestem przekonany, ale
widzisz, tutaj jest taki wysypany, jakby ktoś wysypał jakiś gruz z dziadostwem. Widzisz, duża blacha. Duże się pomyliły. Drzwiczki? Chyba tak. Zawias, dekiel. Niżej jeszcze. Coś dużego. Musimy kopać jeszcze. Uwaki, jaki przyjemny dźwięk. Właśnie łuska. Czyli to, co tu wychodzi głównie. Jagoda mówił, że był tu szlak wojenny. Bo wiaderko jest wanienka. A, wiaderko wiaderkowało cię. Zobacz, kawałek łuski, jakie ciężkie. Ciężkie? No. No, kurde. Niemiecka monetka. Może o, widać wronę. I przyszedł czas na podsumowanie. Co tu dzisiaj wpadło? Części z... O, to akurat łuska jest, ale tutaj żelastwo z tej leśniczówki samo. Jakaś ceramiczka też wpadła. Ceramiczka, co tu dalej? A mi teraz jeszcze fajna rzecz wleciała z lampy naftowej. O, jest. Tu. I to było takie fajne, zdobione. To jest z lampy naftowej. Gdzieś na boczek. No a tu, co tu jest? Plastiki, to żelazo. Żelazo. Dzisiaj tylko wyszła praktycznie jedna monetka. I same łuski z pepeszy. Masę łusek. Tu są te dupki. Też kupę tego jest. Jakieś o zdobienia, to jest kolorek z czegoś, tu nic, tu też jakiś kolorek ładny, tylko z czego to było, też nikt nie powie, chyba że widzowie w komentarzach. O, scyzoryk. Tak nam nie wołają? Tak. Z Kielc. Czyli to z Kielc to spadło. Kielc, scyzoryk, tak, przyjechało. Wojna kielecko-żorska. Tak, troszkę ceramiki, gwoździe, pepeszki. No praktycznie dzisiaj. No to nie jest koniec pol, że same monety. Łuski. To nie jest koniec Polski, tylko to jest południe Polski. To nie jest koniec Polski, dokładnie. No więc to więcej. No dzisiaj... Udany wypad, zaliczony w lesie, no i ten zegarek gdzieś był. Jedna jest zębatka, gdzieś była druga, ale się zgubiła, może się gdzieś znajdzie nasz generał. I to by było tyle na dzisiaj. Tym razem Diggerman nikogo nie zaszlachtował, ale czas będzie teraz pojechać na miejscówkę, która jest jakiś kilometr stąd, gdzie była ta bitwa, gdzie czołgi czechosłowackie uczestniczyły, gdzie, jak wspominał Arek, już wychodzą pewne pozostałości po tamtej historii. To będzie już w następnym odcinku, a teraz życzę wszystkim udanego popołudnia. Cześć!